Dobry wieczór Państwu. Sprawy wyżywienia narodu były tematem spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W tej wsi, w województwie skierniawickim, mieszka pan Michał Łosiak, drugi producent trzody chlewnej w Polsce. Mieszka w mieście, ale od dawna interesował się rolnictwem. W końcu wraz z żoną podjął życiową decyzję i w 1977 roku kupił gospodarstwo. Otrzymał kredyt na budowę chlewni i przydział na niezbędne maszyny. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W ubiegłym roku sprzedał państwu 1700 tuczników. W tym roku planuje jeszcze więcej. W jego gospodarstwie, jak twierdzi, zużywa się bardzo mało, bo niewiele ponad 2 kg paszy treściwej na kilogram przyrostu żywca. Natomiast dużo serwatki. I tym razem wiedza, młodość i upór przyniosły dobre wyniki. W całej Polsce odwilż. Odwilż ujawniła wiele szkód wyrządzonych przez tegoroczną zimę na drogach województwa katowickiego. W samych Katowicach zapadnięcia, wyboje i dziury pojawiły się na 70 większych ulicach. Jak wykazały przeprowadzone przez drogowców lustracje, w całym województwie natychmiastowej naprawy wymaga aż 1/5 nawierzchni ulic. Oprócz styczniowo-lutowych mrozów główną przyczyną szkód jest spora ilość wysypanej na jezdnie soli. W Katowicach prace remontowe już rozpoczęto. Uczestniczy w nich kilkudziesięciu pracowników przedsiębiorstw robót drogowych, robót inżynieryjnych przemysłu węglowego, miejskiego zarządu ulic i mostów. Mimo że naprawy trwają bez przerwy, nocne przymrozki wyrządzają wciąż nowe szkody, zwłaszcza na wierzchni, w drogowych tunelach i w pobliżu wiaduktów. Kraków. Trwające już kilka dni ocieplenie umożliwiło przyspieszenie wiosennych prac wszystkich miejskich służb komunalnych. Brygady krakowskiego i dzielnicowych zarządów dróg naprawiają uszkodzenia jezdni spowodowane silnymi mrozami. Ludzie pracują w trudnych warunkach, ponieważ zniszczone fragmenty nawierzchni przed zalaniem ich asfaltem trzeba wyczyścić i osuszyć. W ruch poszły sprężarki, młoty pneumatyczne, a nawet kilofy i siekiery. Do dziś naprawiono ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych dróg, kładąc na dobę 120 ton asfaltu. Dzień i noc pracują także służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Główne zadanie to odkucie z jezdni i chodników, a następnie wywiezienie grubej warstwy zlodowaciałego śniegu. Pracownicy MPO w wielu wypadkach wyręczają dozorców i przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej w wypełnianiu podstawowych obowiązków. Roboty utrudniają jednak zaparkowane na pokrytych lodem chodnikach samochody. Marcowa odwilż nie grozi na razie regionowi krakowskiemu powodzią. Panie majorze, co zrobić, żeby nie złamać zawieszenia? Są dwie rady. Pierwsza dla kierowców, druga dla gospodarzy dróg. Dla tych pierwszych należy zapiąć pas bezpieczeństwa nawet w mieście i jeździć o wiele wolniej niż do tej pory. Na widok kałuży zawsze przyhamować, bo pod spodem może być dziura. Natomiast dla gospodarzy dróg, po pierwsze, muszą ujawnić te dziury, a mają samochody patrolujące drogi. Po drugie, o ile nie da jej się doraźnie załatać, należy ją zabezpieczyć i tak, żeby była zauważalna, a właściwie te znaki zauważalne zarówno w dzień, jak i w nocy. Reakcja na widok zaskakującej nas dziury jest z reguły taka, że kręcimy kierownicą w lewo lub w prawo i wtedy bardzo często dochodzi do stłuczek albo wręcz do zjechania z jezdni, zjechania z drogi i rozbicia pojazdu. Na Wiśle utrzymuje się jeszcze ponad półmetrowej grubości pokrywa lodowa. Oczyszczone skry są już odcinki pomiędzy warszawskimi mostami. Lodołamacze Pekari i Kuna przystosowane do pracy na płytkich wodach przez 8 godzin dziennie kruszą lód. Ile kilometrów dziennie kruszycie tego lodu? W tej chwili w granicach 1,5 do 2 km możemy kruszyć. To jest sytuacja taka, kiedy już, jak Państwo widzą, jest sporo wolnej wody na Wiśle. Ta krama ma gdzie spływać. Na początku, gdy tylko stanęła Wisła, to odbywało się o wiele wolniej. 200 metrów, 250 to była góra. Głównie chodzi o to, żeby zapobiec powstawaniu zatorów. Bo przy powstaniu zatoru w górze, załóżmy elektrociepłowni, woda opada błyskawicznie i może zabraknąć po prostu wody dla ujęć komunalnych, dla elektrociepłowni czy dla Huty Warszawa. Za kilka dni lodołamacze, posuwając się w kierunku Zalewu Zegrzyńskiego, dotrą do granic miasta. Warszawski odcinek Wisły będzie żeglowny. Powódź stolicy nie zagraża. W całej Polsce sytuacja na rzekach zależeć będzie od tego, jak ukształtuje się marcowa pogoda. Czy temperatura podnosić się będzie gwałtownie, czy stopniowo, czy w marcu będzie słonecznie, czy często będzie padać deszcz. Gwałtowne ocieplenie i deszcze spowodować mogą niebezpieczny przybór wody. To już wszystkie informacje dziennika. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia.